Cześć moi drodzy, witam Was po tak długiej przerwie i bardzo przepraszam za tak długą rozłąkę z menadżerem. Między innymi było to spowodowane problemami technicznymi. No co, czeka nas mecz Polska-Dania. Jak dobrze pamiętacie, pierwszy mecz wygraliśmy bardzo ładnie na wyjeździe z Duńczykami. Gdzieś tu albo tu zobaczycie ten skrócik do meczu, możecie sobie go tam spojrzeć. No i co najważniejsze, gramy trochę innym ustawieniem niż ostatni mecz z Armenią. Mecz z Armenią też możecie sobie zobaczyć m.in. tu albo tu. Zachęcam. Są to dobre mecze, polecam. Ale co najważniejsze, opowiedzmy sobie teraz chwileczkę o tym składzie. Moi drodzy, na bramce Łukasz Fabiański. Stawiam na Fabiańskiego, dlatego że Szczęsny prawie w ogóle nie gra w klubie, a Drągowski, którego też powołuje ostatnio, mało gra w Bayernie Monachium. Tak, jest w Bayernie Monachium. Na prawej obronie Piszczek, na lewej Kędziora. To bardzo solidne dwa fundamenty moich skrzydeł obrony. Zawsze mam do dyspozycji też Olkowskiego, więc jest ok. No i no zobaczymy. Na środku Salomon Szukało, głównie dlatego, że wyleciał mi Krychowiak i Glik za kartki. Tutaj mówię głównie o Gliku jako o obronie. A Szukała, mam nadzieję, że mimo 33 lat da radę dogonić duńskich napastników. Wróćmy do pomocy. Na lewej Rybus, który był ostatnio zawodnikiem meczu z Armenią, i Błaszczykowski na prawej, który jak wiemy, mimo doświadczonego już stażu w reprezentacji, dalej solidnie się w niej spisuje. Jako defensywny Borysiuk, tylko i wyłącznie dlatego, że nie gra właśnie Krychowiak, a Jodłowiec nie gra w Legii, gra w niej Borysiuk i gra dobrze, dlatego powołuje znowu Ariela. Ostatnio wypadł za kontuzję i teraz daję mu szansę i mam nadzieję, będzie to dobra szansa i Borysiuk ją wykorzysta. Moi drodzy, i jeszcze Klich. Klich spisuje się dobrze w ostatnich meczach, bardzo fajnie, skutecznie rozgrywa tą piłkę i mam nadzieję, że bardzo dobrze będzie się zmieniał, bo zamierzam taką rotację zastosować między nim a Zielińskim. Zieliński z przodu, dlatego że Milik jest wymęczony. Pewnie go wymęczyli w tym Ajaxie na jakichś pucharach, meczach i tak dalej, więc niech sobie wejdzie najwyżej z ławki. A z przodu solidny Robert Lewandowski i mam nadzieję, nastrzela dzisiaj Duńczykom kilka bramek. A więc widzimy się na rozmowie motywacyjnej. Ja znikam z kraju. No dobrze, moi drodzy, rozmowa motywacyjna. Na spokojnie powiedzmy im, że chcę, abyście zagrali tak jak ostatnio. Niewielu się zmotywowało, no ale spróbujmy jeszcze delikatnie może podkręcić. Nie. Tutaj może na spokojnie, powiedzmy. Zamyślił się Błaszczykowski. Nie zamyślaj się, grajmy całą drużyną i wygrajmy to spotkanie ładnie z Duńczykami, chociaż obstawiam, nie będzie łatwo. Postawią nam pewnie solidny tutaj, no, problem będzie. Zobaczmy tylko, jak duży. Okej, Jorgensen, Cornelius i ruszyli oni do natarcia. Rybus, no tak, wyrwał tą piłkę na głowę, ale nic z nią nie zrobił. Szukała do Zielińskiego. Co zrobi Zieliński? Położył się, ale dobrze. I teraz my mamy chwileczkę możliwości. Przede wszystkim na początku krótsze krycie. W ten sposób zacznijmy spotkanie. Przetrzymajmy 10 minut. Na pewno Duńczycy będą chcieli skontrolować pole walki, tutaj pole bitwy. Nasze tutaj właśnie. Okej, tu już wiemy. I teraz pełen, tak jest. Jeszcze tylko interesuje mnie, moi drodzy, taktyka, to zmieniliśmy. Dobra, to pierwsze. Druga rzecz, po tych zmianach od razu zrobimy tą sztuczkę z Klichem i Zielińskim. Obaj są ofensywnymi pomocnikami i obaj idealnie mogą się wymieniać. Nie robiłem jeszcze na środkowych pomocnikach tej, można powiedzieć, sztuczki, ale jestem pewny, że będzie siało. Zamęt szeroko wroga, pięknie, Lewandowski! Jakaż to była okazja! Druga minuta, piękne podanie od Klicha. No i to jest właśnie cały atut tych dwóch zawodników. Jeżeli będą w ten sposób grali, oj, Borysiuk niedobrze zaczął mecz, ale to nic. Zaraz na pewno się obudzi. Rozmowa motywacyjna, chłopaki, na spokojnie, pokażcie więcej zaangażowania. Na pewno uda wam się te pierwsze minuty zdominować. Szukała ładnie do Zielińskiego, który jest tutaj cofnięty. Wasz Lewandowski sam, osamotniony. Postarajmy się chyba, aby te piłki szły na skrzydła. Tak, ewidentnie. Już wiem, że trzeba będzie przerzucić te piłeczki na skrzydła. Zieliński do Klicha. Lewandowski do Borysiuka. Ładnie oddał do Zielińskiego. Tutaj Rybus i znów może...
Kto wie, chyba idzie następny bohater meczu. Jak tak będą rozgrywali tą piłkę, to na pewno Duńczycy spadną jeszcze niżej w tabeli. Eriksen, on bardzo dobrze podaje, on bardzo dobrze rozgrywa te piłki. Pas, picha Eriksen do Sito. Oprzed Sito naszego lewego obrońcy, czyli tu i Jorgensen sprawia nam piękną bramkę. Nie powinienem mówić piękną, ale bardzo szybko Duńczycy sprowadzili nas tutaj na ziemię. Krótsze krycie schodzi, a my automatycznie przechodzimy do ofensywy. No i co? No i zróbmy ataki na skrzydła, dlatego że tam będziemy mocniejsi. Niestety, szybko Jorgensen pozbawił nas tutaj złudzeń. No i zobaczmy, co się będzie działo w tym oto meczu. Niestety przegrywamy 1-0. I Ariel kontuzjowany. Oj, to jest zła informacja. Zamiast niego mam albo do wyboru Karola Linettego, albo, i tu jednak zaryzykuję, Pawła Dawidowicza. I tak też zostanie Paweł na spokojnie. Wejdź w ten mecz. No i graj. Dwóch bardzo młodych pomocników na środku. No i miejmy nadzieję, dadzą sobie radę. Żółta kartka dla Duńczyków, ale nas to nie pociesza. My potrzebujemy bardzo bramki i rozgrywania piłki. Pierżółta, widać ewidentnie. Nasi próbują atakować. Rybus! Tuż nad bramką. Spróbujmy utrzymać trochę piłkę. Niech z tych akcji coś zacznie wyciągać się tutaj na te pole. Schmeichel, on rozgrywa. Szukała. Do Pawła. Paweł, długa piłka do Lewandowskiego, ale to nic tutaj nie dało, bo Bas Eriksen rozgrywa. Cornelius, Jorgensen, za długo stanowczo, on ma piłkę, bardzo ładnie. Dawidowicz zabrał mu piłkę do Klicha. Dawidowicz poczekał, Klich, długa piłka. Powinno być rozegrane na skrzydło. Zieliński poczekał, teraz dopiero nadzieję na skrzydło, do Piszczka. Piszczek do Dawidowicza, Dawidowicz, Piszczek. To wie, może Polacy obudzą się, jest Waszczykowski, wrzutka w pole karne, rebus i 1-1. Polacy w pięknym stylu, wracamy do gry. Pięknie, Waszczykowski, fenomenalny przegląd sytuacji, taki jest to jego 90. mecz w reprezentacji. Waszczykowski do Rybusa, Rybus przyjął i strzelił, co prawda po przyjęciu, ale tak jest i Polacy już odgryzują się Duńczykom. Okej, dobra, w takim razie my zróbmy troszkę standardowo, przede wszystkim utrzymanie piłki zostawmy, ale zwolnijmy tempo gry. Jak na razie wszystko się spisuje, gramy skrzydłami. Nasi dają radę, przyznaję, musiałem zmodyfikować taktykę, ale to rywal wymaga tego, aby czasami delikatnie poprzestawiać swoją taktykę. Teraz Duńczycy, my jesteśmy w ofensywie, obstawiam, że możemy zmienić to na kontrolę. Jeszcze Cornelius, ładnie, czysto Piszczek. No i Polacy, na spokojnie, doszukały. Na pewno będzie parcie do przodu. Jest Klich, rozegra to piłkę do Lewandowskiego. Lewandowski poczeka, ktoś mu wyjdzie. Jest obok niego Boszczykowski. Do Boszczykowskiego, Klich, tam gdzieś będzie wbiegał ten Lewandowski, ale już teraz piłka cofnięta do Piszczka. Jest Paweł Dawidowicz. Dawidowicz do Zielińskiego. Zieliński do Lewandowskiego w pole karne i tylko Schmeichel ratuje Duńczyków przed tym, abyśmy momentalnie wyszli na prowadzenie. Wrzut rożny i ładnie rozegrał to Rybus, ale niecelnie. Jeszcze szansa, tam Zieliński nie dobiegł na tempo. No i zobaczmy, cóż takiego będą tutaj Duńczycy nam prezentowani. Jorgensen próbuje, ale nie udało się. Niecelnie i rzut rożny dla Duńczyków. A ja ewidentnie poproszę moich chłopaków, aby grali na razie na kontrolę. A utrzymanie piłki zostawmy tylko, no, no zostawmy, bo się spisuje. Rzeczywiście nie ma tutaj żadnego z tym problemu. Teraz trzeba by było delikatne jakieś dwa słowa powiedzieć im, aby poczuli się bardziej zmotywowani. Pomocnicy środkowi robią swoją robotę, więc niech czują, że tutaj trener widzi, co się dzieje, żarliwie, no nie parcie do przodu, zachęcenie, tak jest, do tego, aby zaczęła cała drużyna walczyć i przede wszystkim jeszcze te 5 minut może,
ale widzę, kontrola jest troszkę osłabieniem dla naszej drużyny, bo to Duńczycy też próbują napierać na nas. Strzał i Fabiański ratuje nas przed utratą bramki. Chyba drugą połowę zaczniemy od ofensywy. Sieto i jak na razie gra wznowiona od bramki. 43. minuta gry, a my na razie na spokojnie remisujemy z Duńczykami, chociaż po kontuzji Borysiuka. Okej, Szukała troszkę przemęczony. No rzeczywiście wchodził w mecz po przemęczeniu. Dawidowicz idealnie wpasował się w spotkanie. Do Szukały, Zieliński. Teraz z przodu jest Klich. Do Klicha i on! Ależ Mateusz nie ma takiego wykończenia, jakie żądalibyście od rasowych napastników. Jest po prostu pomocnikiem, który w tym momencie ma odgrywać. Ładnie Zieliński, popatrz, jest na Waszczykowski. Zieliński jak huknął, dobiega do niej Waszczykowski, ale był na spalonym. I końcówka rzeczywiście należała do reprezentacji Polski. Ja się troszkę emocjonuję, ale rzeczywiście bardzo dobrze grają Polacy. Rozmowa motywacyjna, postarajmy się zagrać żarliwie. Ja uważam, że wszyscy oczekują zwycięstwa. Tak jest. To jest dobra podpowiedź, rzeczywiście. Okej. Zestresował się Dawidowicz. Niedobrze. Rzeczywiście te słowa mogły trochę podziałać negatywnie. Mogę ich troszkę zmotywować na zasadzie, to nie był idealny, na przykład asertywnie powiedzieć Lewandowskiemu: nie jestem zadowolony z twojej postawy. I Lewandowski już się podbudował. Rybusowi spokojnie mogę powiedzieć, że jak na razie rozgrywa dobre spotkanie, ale stać się na odmienienie losów tego spotkania, no i nic się nie wydarzyło. Na pewno Kędziora zasługuje na asertywne stwierdzenie, że nie jestem zadowolony z twojej roli. Na pewno Piszczek, który jak na razie bardzo mało robi, i na spokojnie, na asertywnie powiedzmy mu, że nie jesteśmy z niego zadowoleni. I co jeszcze? Bo w sumie połowa drużyny zasługuje na to, żeby im to powiedzieć, więc nie oczekujmy, bo niestety tak, być może któryś się jeszcze podbuduje. Chodzi o to, aby nareperować niestety te słowa, żeby kibice musieli coś oklaskiwać, bo nie spowodowały tutaj nic. Na spokojnie. Może się odstresuje? Okej, Dawidowicz się odstresował. Naprawiłem sytuację, naprawiłem swój błąd asertywnie. Naprawmy jeszcze to, żeby wszyscy uwierzyli w siebie, że to jest jednak mecz jeszcze do wygrania. Jak na razie jest to w naszych rękach. I jeszcze, tak jak widzicie, poprawiam to u Fabiańskiego. Cała drużyna się podbudowała, oprócz Rybusa, któremu powiedziałem na spokojnie, że wszystko w swoich rękach, i Piszczek, który się troszkę zamyślił. Okej, jedźmy drugą połowę i wygrajmy to bardzo ładnie. Miejmy nadzieję, Polacy rzucą się do ataku, tak też robimy. Oczywiście, moi drodzy, ofensywa zostaje zmieniona w tym momencie jako podstawowa i przede wszystkim zmieniamy atak tutaj, przepraszam. Źle to wyłącz, to tak. Już nie będziemy atakować tylko i wyłącznie skrzydłami. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Kędziora do Rybusa. Bardzo ładnie. Rybus poczekał. No i was fauluje Rybusa. Bardzo ładnie wywalczamy stały fragment gry. Podanie do Szukały, ale tam was wybija tą piłkę gdzieś w tło jak na razie. No i miejmy nadzieję, że nasi obrońcy poprawią troszkę skuteczność. Eriksen. Pięknie, czyściutko. Paweł. Jest tam, nie, to nie było podanie, to było wybicie. A my nie lubimy wybić piłki. Jeszcze Dawidowicz walczy o nią, ale czysty wślizg. Błaszczykowski poczeka, tak jest, poczekał. Nie, podanie do Lewandowskiego, który, ach, nieczysto przyjął tą piłkę. Jeszcze spróbujmy tutaj z Rybusem. Rybus, Cornelius. I to jak na razie widzę, bardzo ładnie próbują rozegrać się Duńczycy, ale to tylko 3 minuty i najprawdopodobniej teraz my rzucimy się do ataku i do natarcia. Łukasz Szukała bardzo przemęczony, rzeczywiście Duńczycy dają mu się we znaki. Ja obstawiam, że trzeba będzie wrócić do standardowej kontroli po to, aby po prostu cała drużyna uspokoiła grę, utrzymanie piłki, nie kontrola, tempo gry na normalnie, tak jak było, i rozegranie piłki w ten sposób, aby umożliwić. Daniel Was, bardzo dobrze, to takie ostrzeżenie dla tego obrońcy. Waszczykowski, jest podanie do Lewandowskiego. Lewandowski poczekał, przerzucił piłkę, ale nie doszedł do niej żaden z naszych środków obrońców. Cornelius, krótsze krycie na niego. Z
akcji, teraz przejęcie i czysto tutaj obrońcy załatwiają piłkę. Paweł, ładne podanie, jeszcze Lewandowski, rozegrał ją do Rybusa. Rybus, jeszcze Kędziora, Paweł, do Zielińskiego, jest Lewandowski, bardzo krótka piłka, Lewandowski, jest bramka, Robert Lewandowski, 55. minuta gry, przepiękna bramka reprezentanta Polski, kapitalnie, Lewandowski, Klich i wybiegł za obrońcy, strzelił ją tak jak należało. Moi drodzy, jesteśmy w dobrej drodze na Mistrzostwa Świata. Błaszczykowski doznał kontuzji. No i rzeczywiście będziemy musieli go zmienić bardzo szybko. Już nawet teraz przechodzę do taktyki ogólnej. Szkoda tutaj Błaszczykowskiego, bo to jest wymuszona druga zmiana. Czyli poczekamy do zmiany z Szukałą do jakiejś 75. No nie chcę tak szybko zmieniać obrońcy. Wiem, mam jeszcze Dawidowicza, więc mogę to teoretycznie cofnąć, ale wtedy, no zobaczymy. Nie panikujmy, nie jest źle. To pierwsza zmiana, tak jest, na spokojnie, może na żarliwie, na spokojnie, oczekuję od Ciebie dobrej gry, tak jest. Zerknijmy na to, co dzieje się u przeciwników przede wszystkim, bo nie robili zmiany, nie robili jeszcze zmiany, tak jest, a my, moi drodzy, poprośmy naszych tutaj chłopaków, tu jest wszystko dobrze, Zieliński z Klichem, Grosicki, tak jest, a my poprośmy naszych chłopaków, aby grali troszkę wolniejszą piłkę. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. 60. Jorgensen, zmienili napastnika, tak jest, zmienili napastnika. Przeciwnik zmienia tutaj po to, aby troszkę nam zawrócić, można by było w głowie. Jorgensen, ścisłe krycie, to ten szybki napastnik. Postarajmy się, aby próbował go tutaj opilnować Braithwaite, tego Braithwaite'a, chłopaki. No i Was rzeczywiście gra ten skrzydłowy obrońca bardzo wysoko. 2-1, po raz już mówiłem, będzie cięższe spotkanie. Paweł, bardzo ładnie, do Rybusa, Rybus, długa piłka, do Roberta Lewandowskiego. Robert, nie czekaj, leć sam, poczekaj, tutaj jest środkowy, ależ to by była kapitalna kontra. No, takich bramek nie widuje się rzadko. Szukała, 65. minuta. Widzę, jak bardzo jest zmęczony Łukasz, ale zagrał bardzo dobre spotkanie. Tak jak powiedziałem Wam, ależ to by było przerzucenie. Błaszczykowski wychodził na pozycję, ale Eriksson przerwał. I teraz jeszcze raz próbują atakować Duńczycy. Cornelius, nie oszukujmy się, oni są podbudowani. Nie idą im te eliminacje. No i Fabiański. Ale Duńczycy zmieniają, my też spróbujemy dostosować się, oczywiście, na pewno to, skoro Was w ten sposób gra, postarajmy się zagrać agresywnie na niego, no może nie będzie tam dużo fauli na tamtą stronę, ale niech wie, że nie, ależ Fabiański niedobrze wyszedł. 67, no utrzymajmy to, kontuzja po stronie Duńczyków. Ale zmieniono kogo innego, więc to nie za dobre, nie za dobrze świadczy o drużynie. Zobaczmy jeszcze przeciwnika. Kontuzjowany Thompson, to ten lewy pomocnik. No cóż, no nie mamy tutaj nic robić na nim, tylko niech gra sobie tak osłabiony. A zmienili Libre, czyli drugiego napastnika. Ten to już w ogóle jest rajdowiec z tego, co widzę, więc najprawdopodobniej postarajmy się no przykryć mu tylko słabszą nogę, bo dwóch rajdowców raczej nie uda mi się upilnować. A dla potwierdzenia tego zrobimy zaraz jeszcze jedną rzecz. Niech chwileczkę uspokoi się gra. Tak jest, dla potwierdzenia tego cofniemy sobie linię defensywy i zaczniemy grać na podania na wolne pole. Wiem, może to być radykalne stwierdzenie. Jest kontrola tylko i wyłącznie, ale powinno się udać. Zieliński do Klicha. Do Rybusa, jeszcze próbują na spokojnym trybie gry. Zieliński do Pawła, Paweł, jest Kędziora, poczekał, ładnie ustawili się tutaj, teraz do Kędziory, jeszcze raz Rybus, ale Was przejął tą piłkę, Kędziora nie cackał się z nim, bardzo dobrze, bo tak miało być ustawione, Paweł utrzymał piłkę do Zielińskiego, podanie Lewandowski, jak on to szybko się obrócił, jak on to kapitalnie strzelił. Robert gra dobre spotkanie, a my, tak jak obiecałem, robimy zmianę. No,
bardzo dobre spotkanie Łukasza Szukały, ale nie mogę sobie pozwolić, aby Łukasz grał na tyle przemęczony. Przede wszystkim teraz zmieńmy na defensywnego pomocnika. Wejdzie nam tutaj Karol Linety, a Paweł Dawidowicz zmieni się z nim pozycjami. Żadnego słowa nie dam Linetemu. Powinien sobie poradzić te kilka minut na tej pozycji jako defensywny, jako ten odbierający piłkę. Piszczak utrzymał się przy piłce bardzo ładnie do Grosickiego. Grosicki, Linety. Niewidoczny trochę Grosicki w tej drugiej połowie, ale to dlatego, że Duńczycy niwelują nasze skrzydła, ależ to kapitalnie zrobili. Teraz jest problem. Fabiański wybija piłkę, ale niepotrzebnie, bo to była piłka niecelna. I cóż się wydarzy teraz? Eriksen, on bardzo celnie bije te piłki, ale jest Linety, on ją ładnie rozegra, mam nadzieję, do Lewandowskiego, celne podanie, Robert Lewandowski, faul, Knudsena i 77 minuta, a my dalej prowadzimy. Być może te podania na wolne pole nie spisują się tak, jak powinny, ale zobaczmy, przywróćmy linię obrony, niech ona nie będzie tak cofnięta, nie chowajmy się za Duńczykami, no i zobaczmy. Jeszcze jakieś słowo motywacyjne dla naszych chłopaków. Żarliwie, na spokojnie. Skupcie się na taktyce, a na pewno to wygramy. 84 minuta. Chłopaki zaczynają grać coraz spokojniej. Przede wszystkim to mi się podoba. Jest ok. Dobrze. Przerzućmy teraz ataki na skrzydła. Tak jak było na pierwszej połowie, na końcówce. Piszczek. Bo oni są bardziej... No nie są tak zmęczeni jak reszta. Kędziora. Oddaj tą piłkę, zanim ją stracisz. Oddaj ją, Kędziora. No dobrze, już się obawiałem. Linety do Rebusa. Rebus Lewandowski! Przepraszam, że tak emocjonuję, ale to było kapitalne. Była szansa na 3-1. Wejście Paweł, Wibe. I będą atakowali całą wzmożoną siłą. Widzę Duńczycy. Nie będę się tutaj cackał i... Zmieniam, moi drodzy, gramy na powstrzymanie całkowicie, bez chwili odpoczynku, gra bez ryka podania na wolne pole, tak jest i tak jest. 3 minuty, utrzymajcie to, moi drodzy, jeszcze zaraz zwolnimy tempo gry, bo rzeczywiście Dania pokazała nam pazur, pokazała jak może grać, strzeliła pierwszą bramkę, a my... Tak jest, jeszcze zwolnijmy tempo gry. No nawet na chwilę gra na czas. To takie trochę nie fair, ale kto wie, może przeciwnicy by to stosowali. Was posadził nas na kolanach. Przegląd sytuacji, cofnięcie do obrony spowodowało, że błąd w ostatniej chwili, ale szkoda. Jedno podanie, was do Wibe. I w ostatniej chwili Duńczycy ratują remis, a my? A my, moi drodzy, odpowiedzmy im, no co? Ofensywą. A cóż innym możemy powiedzieć? Ostatnia minuta, pewnie sędzia zakończy to spotkanie. Spróbujmy, może się uda. Klik do Lewandowskiego, Linety, ale tam jest Schmeichel. Nie poradził sobie w tym meczu idealnie. Dwie bramki puszczone. Ale my też perfekcyjnie nie zagraliśmy. Musimy wyciągnąć błędy z tego meczu, ale pamiętajmy, że gramy z jednym z lepszych drużyn w Europie i rzeczywiście pokazali nam pazur, a my troszkę straciliśmy swoją szansę. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tym oto meczu. Ja podziękuję moim chłopakom. W takich meczach rzeczywiście asertywnie jedyną opcją jest zwycięstwo. Szkoda tego spotkania i rzeczywiście mam nadzieję, że w następnym meczu będą zagrali moi reprezentanci lepiej. Bardzo piękna bramka Lewandowskiego. No i no cóż, bywa. Takie mecze się zdarzają. My, moi drodzy, jesteśmy dalej liderami w grupie. Tak jak widzicie, jesteśmy na 14 punktach. Solidnie stoimy. No i co najważniejsze, już niedługo być może będziemy jeszcze grali raz z Rumunią, tak jak wiecie. No zobaczymy. Kluczowym piłkarzem zostaje zawodnikiem meczu drugi raz z rzędu Maciek Rybus, bardzo dobrze. A Robert Lewandowski dopisuje bramkę do swojego konta. Cieszy mnie to, że Duńczycy pokazali nam na sam koniec, że nie warto tak się cofać. Być może gdybym nie zmienił tak radykalnie obrony, nie stracilibyśmy tej bramki. Ale gdyby może
Można tak sobie po prostu mówić. Dobra, dzięki wielkie. Moi drodzy, widzimy się w następnym meczu towarzyskim. Gramy z Australią u siebie. Tak też oglądajcie uważnie. I zapraszam do śledzenia mojego kanału, a także drogi na Mistrzostwa Świata, a także całych Mistrzostw Świata, które najprawdopodobniej skończę Wam w tym miesiącu. Na razie, pozdrawiam, nagrywam dla Was Uber Strike, a to kanał od gracza dla graczy.